Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest pan Paweł Kubiak. Zapraszam do oglądania. Ja chcę wam zadać pytanie, dlaczego ludzie mnie nienawidzą? Nie jestem żadnym aktorem, nikim jestem, po prostu jestem nikim. Po szkole podstawowej ile razy mam mówić, jestem nikim. Nie wiem dlaczego niektórzy mnie tu uważają, że jestem gwiazdą. Nieprawda, nie jestem żadną gwiazdą, jestem nikim po prostu. Jestem nikim, a teraz mam wielkie problemy, nie wiem co zrobić. Pan Paweł Kubiak swoją popularność w ostatnim czasie zwiększył dość przykrym filmikiem. Zebrał na nim ponad 170 tysięcy polubień. Z kolei na swoim koncie w związku z tym ma już ponad 100 tysięcy obserwujących. Niestety, jak się okazuje, film ten nie jest jednorazową sytuacją, a bardziej kwintesencją jego całej działalności w internecie. Znalezienie filmiku, na którym się z czegoś cieszy, śmieje, zwyczajnie graniczy z cudem. Już na pierwszy rzut oka szczególną uwagę przykuwają jego okulary. Niektórzy mogliby pomyśleć, czemu są takie dziwne. Jak się lepiej przyjrzymy, zwyczajnie widać, że są one pęknięte i prowizorycznie sklejone klejem na gorąco, tak aby za wszelką cenę trzymały się na nosie. Okazuje się, że ma już 5 lub 6 lat i nie zmieni ich z jednego prostego powodu. Zwyczajnie go na nie nie stać. Zacznijmy może od początku. Pan Paweł Kubiak, jak możemy się dowiedzieć z jego opisu, pracował w przeszłości w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych od 1987 roku do 2005 roku w Poznaniu. Swoje pierwsze filmy publikował już od 14 września tego roku. Był to zarazem jego upust złości w kierunku aktualnie rządzącej partii politycznej, szczególnie wyróżniając swoje pretensje m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego. Pan Paweł bardzo często nie gryzł się w język, dzięki czemu już na początku zyskał niemałą popularność. PiS jebał polską gospodarkę. Coraz częściej pan Paweł przedstawiał również swoją sytuację osobistą. Okazuje się, że otrzymuje 1000 zł renty, co jest spowodowane przynależnością do trzeciej grupy inwalidzkiej, oraz dorabia w Glovo, gdzie zarabia zaledwie 300 zł miesięcznie. W związku z tym, jak opowiada w jego szczególnej wadze wzroku, która wynosi minus 11, zakup nowych okularów jest niezwykle kosztowny, bo same szkła w tym wypadku miałby kosztować od 600 do ponad 1000 zł. Z kolei nowe oprawki musiałyby być również dostosowane do szkieł, więc nie może wybrać gotowych w dostępnych sklepach, tylko musiałyby być stworzone na nowo. Niedawno również pan Paweł opublikował film, na którym szczególnie określa jego problem ze wzrokiem. Ja mam napisane od specjalisty chorób oczu. Wysoka krótkowzroczność obu oczu, zrodnienie krótkowzroczne siatkówki centralnej obu oczu, zespół rozbieżny oka lewego, praktyczna ślepota oka lewego. Nie rokuje poprawy możliwości pogorszenia widzenia. Specjalista chorób oczu napisał. Znalezienie nowej pracy też jest szczególnie problematyczne, ponieważ pan Paweł posiada jedynie podstawowe wykształcenie. Swoich sił próbował również w serwisach rowerowych, niestety tam nikt nie był nim zainteresowany. A jak jesteśmy przy rowerach, to niestety nawet jego narzędzie pracy już wymaga małej modernizacji. Trzeba mieć na uwadze, że jego rower ma już ponad 20 lat. Nie jest lekko, to fakt, jednak problem leży w tym, że to nie jest koniec jego problemów, a zaledwie jego początek. Pan Paweł także ma problemy z długami. Jak mówi, ma na głowie komornika, z tego powodu konto bankowe podlega windykacji, a na pomoc od najbliższych raczej nie ma co liczyć, bo jak pan Paweł określił, sami mają problemy. Teraz pytanie, czy istnieje jakakolwiek możliwość, aby pomóc temu panu? Okazuje się, że na ten moment jest fajny sposób, z którego możemy skorzystać wszyscy. Pan Paweł w związku z swoją przykrą popularnością często był namawiany do założenia zrzutki. Kiedy w końcu dał się przekonać, stała się naprawdę niesamowita rzecz, ponieważ zebrano już ponad 24 tysiące złotych, a do jej końca zostało aż 47 dni, więc jest spora szansa, że jeszcze ten niesamowity wynik da się zwiększyć. Nie zdarza się to często, ale wszystko wskazuje na to, że pan Paweł będzie miał w końcu powody do uśmiechania się i tym bardziej cieszy fakt, że dzieje się to wszystko przed świętami. Póki co jednak jest mały problem z wypłatą tych środków, bo to wcześniej wspomniane konto bankowe jest ciągle pod wpływem windykacji, a to konto jest połączone z zrzutką. Ale miejmy nadzieję, że w końcu uda się wypłacić te pieniądze i zorganizować wszystko tak, aby wszystkie długi spłacić i spełnić swoje najważniejsze potrzeby. Bez wątpienia w ostatnim czasie w internecie pan Paweł jest najbardziej tragiczną postacią w internecie i to jest bardzo przykry fakt. Całe szczęście wszystko idzie w bardzo dobrą stronę i też warto wspomnieć o paru pozytywnych akcentach. Wiele jego fanów się o to martwiło, ale całe szczęście pan Paweł Kubiak będzie miał z kim spędzić Wigilię. Dodatkowo poznał nową dziewczynę. Z ciekawostek można wspomnieć, że ma 183 cm wzrostu i można go spotkać w Poznaniu, w regionie Piątkowa. I również pewnego razu opowiedział o swoich marzeniach. Marzenia były. W zeszłym, może rok temu, dwa lata temu. Takie, nie mogę zrealizować przez te... myślałem o zwiedzaniu Polski na rowerze, ale te koszty.
noclegów i tamte żywności, czy zakup sprzętu turystycznego, jak namiot, czy tam inne, to trochę mnie to przerosło i na razie to odpuściłem. A marzenia są, żeby mieć, żeby nie chodzi mi o rower elektryczny, ale żeby ten rower tak wyremontować, żeby jeszcze mógł jeździć jeszcze parę lat. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do niej znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na przykład na miniaturce, to zgłaszajcie się do Dejcie Roxa. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.